Dzisiejsza konferencja Gotowi na zdrowie, czy jakość w diecie jest ważna, ma na celu promowanie właśnie zdrowego trybu życia i przedstawienie osobom, które przybyły na tę konferencję, ważnych zagadnień związanych z dietą, z jakością żywności, z właśnie takim działaniem, które zasila nasz organizm i pozwala realizować marzenia, które w życiu sobie stawiamy. Między innymi mamy nadzieję, że tym marzeniem jest właśnie studiowanie i mówimy dzisiaj o naszym kierunku, o dietetyce i jakości żywności. Zachęcamy młodzież do tego, aby zgłębili tę tematykę, aby zainteresowali się nią, aby poczuli, że jest to zagadnienie, które otwiera im taką drogę do rozwoju zawodowego i do właśnie ciekawej przyszłości, ciekawej kariery. Na konferencję zgłosiło się ponad 400 uczestników, mamy 10 grup konkursowych, mamy też prelegentów w postaci przedstawicieli firm takich jak SFD, Nutricja, Wojewódzki Inspektorat Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych oraz NFZ. Młodzież jest świadoma tego, że jesteśmy tym, co jemy, że to, co wybieramy z półek, jest bardzo ważne i ta żywność nie może być byle jakiego pochodzenia, musi być zbadana, certyfikowana, odpowiedniej jakości. No i dzięki temu będzie wpływać na ogólny nasz stan zdrowia i na to, jaka będzie nasza przyszłość, jakie będzie nasze zdrowie. Zachęcamy przede wszystkim młodych ludzi do aktywnego i zdrowego trybu życia, jak to wygląda, wszystko pokazujemy. I tak, robimy różne poczęstunki, zazwyczaj są to jakieś zdrowe soki owocowe, o których też opowiadamy uczniom, jakieś zdrowe przekąski, oczywiście też właśnie wszystko opowiadamy, zachęcamy głównie na ten zdrowy tryb życia. Dzisiaj miałam przyjemność wygłosić prezentację na temat, jak ważna jest po prostu jakość w naszym żywieniu, w produktach, które spożywamy. Naprawdę warto dbać o tą jakość, która wpływa zarówno na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, jak i na długość po prostu życia. No i warto inspirować się na przykład niebieską strefą, gdzie ta żywotność jest naprawdę duża i ludzie dbają o tą jakość, gdzie to widać, gdzie spożywają naprawdę bardzo... Sami hodują tą żywność, spożywają oleje tłoczone na zimno, no i przez to po prostu długo żyją. Moja prelekcja będzie o tym, jak ważne jest budowanie właściwych nawyków żywieniowych, szczególnie wśród niemowląt i małych dzieci, bo do takich właśnie konsumentów kierujemy nasze wyroby, oraz jak ważne jest bezpieczeństwo żywności produkowanej i ta właściwa i zdrowo zbilansowana dieta. Tematem dzisiejszej mojej prelekcji będzie jakość żywności, ale chciałabym podejść do tematu tak od strony praktycznej. Mam nadzieję sprzedać uczniom, gościom dzisiejszej konferencji kilka takich tipów, które mogłyby stanowić taką podstawę, pomoc czy być przydatne podczas dokonywanych wyborów zakupowych, żywnościowych.